Tak jest, witam Was ponownie tym jakże wspaniałym elektrycznym brzmieniem w dzisiejszym jakże dniu. Ocenimy jakże sympatyczną grę o nazwie Nowy Pomnik. Już na wstępie widzimy dosyć przejrzyste menu. Nie podoba mi się tylko ta smuszka. Nie wiem w ogóle co ona przedstawiać, ani do czego służyć, ale jest według mnie zbędna. Drugą rzeczą, jaka rzuciła się w oczy, są opcje. Naprawdę bardzo ciekawe. Rozpocznij grę. Kto to wymyślił? Wyjście. Naprawdę, ta opcja najbardziej mi się podoba. No, przystępuję do samej gry. No tak, żeby powstawić nowe, stare trzeba rozdupczyć. Musimy obalić tego miśka, niestety zerwały się liny, wiatr. Okej. Proste. Klikając odpowiednie kombinacje klawiszy kierunkowych, bodajże zaraz zobaczymy, FGHJ, przywracamy pomnik. Jest to dosyć łatwa misja. No, dajemy trochę for, żeby było więcej zabawy. Co się dzieje, jak przegrywamy? Dobrze, dobrze, dobra, koniec srania po krzakach. Gdzie są te moje klawisze? No, sukces. Pozbyliśmy się tego szpetnego głazu. Już niedługo nowy pomnik ze szczerego złota zastąpi ten gruz. Bardzo fajny wpis. Warto jeszcze powiedzieć o grafice, gdyż jest tutaj bardzo sympatyczna. Misiek, którego widzimy w roli głównej, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiony, jest kolorowy w ogóle. Kim by daje radę, czy co to było? To mnie wkurwia w tej grze. To już mnie wkurwia. Już nie, mój komp nie nadąża tego rozwalać. Po prostu, o. Gdybyście słyszeli raz jak klikam, po prostu nie zdąży mnie tego przeładować. Nie, no niestety nie włączę jeszcze raz, bo po prostu nie przejdę tej planszy za Chiny. Dzięki za grę, no aczkolwiek też dzięki. Na razie wstrzymam się od głębszej oceny gry, gdyż nie mogę przejść po prostu drugiego levelu. Poczekam na swoistą łatkę lub jakąś aktualkę. Wtedy może ocenimy ją lepiej. Tymczasem zapraszam do dalszego słuchania elektrycznej nuty.